Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnym spotkaniu z szachami w świecie Marka Niedźwieckiego. Gościmy dzisiaj Rafała Ziętka, który przez dwie kadencje był burmistrzem miasta i gminy Iłża. Jest społecznikiem, szachistą, poetą, literatem, pisze książki dla dzieci i wiele rzeczy zrobił jako społeczna osoba w Iłży. Na początek jeszcze chciałem odnieść się do poprzedniej audycji, mianowicie czy Piłsudski, czy Rozwadowski był głównym sprawcą zwycięstwa naszego pod Warszawą w 1920 roku. Tu dotarłem w internecie do takiego rozkazu numer 71 z dnia 14 sierpnia 1920 roku, który przeczytam w całości. Bitwa, dziś rozpoczęta pod Warszawą i Modlinem, decydować będzie o losach dalszych całej Polski. Albo rozbijemy zupełnie dzicz bolszewicką i udaremnimy tym samym zamach sowiecki na niepodległość ojczyzny i byt narodu, albo ciężka niedola i nowe jarzmo czeka nas wszystkich bez wyjątku. Pomni tradycji rycerskich polskich stanęli dziś wszyscy, chłopi, robotnicy i cała inteligencja do walki tej na śmierć i życie. Pomni hasła odwiecznego Bóg i ojczyzna, natężymy też w tych dniach najbliższych wszystkie nasze siły, by zgnieść doszczętnie przewrotnego wroga, dybiącego na naszą zagładę. Zaprzysiągł on zgubę Polski, a łaknie zdobycia i rabunku Warszawy. Ale my stolicy nie damy. Polskę od nich oswobodzimy i zgotujemy tej czerwonej hordzie takie przyjęcie, żeby nic z niej nie zostało. Niech wszyscy wiedzą, że zwyciężyć musimy. Odczytać przed frontem wszystkich oddziałów i podpisał szef sztabu generalnego Rozwadowski, generał porucznik. Czyli ten, co wydaje rozkaz, dowodzi całością wojsk. Dziękuję bardzo. I teraz oddaję głos Rafałowi, który przedstawi swoją koncepcję działania w gminie jako społecznik. No więc rzeczywiście organizujemy turnieje szachowe z Markiem. Odbyły się już 4 turnieje. Turnieje noszą tytuł Jagielloński Turniej Szachowy. Nawiązujemy w ten sposób do Międzymorza, to jest turniej Pax Polonia, to były te czasy, kiedy 150 lat państwa Międzymorza żyły w względnym spokoju, budowały swoją tożsamość i teraz nasz rząd do tego nawiązuje. Ale prosiłeś mnie o napisanie dwóch wierszy, ponieważ piszę również wiersze, dwóch wierszów szachowych. Pierwszy jest taki bardziej precyzyjny, a drugi taki dla dzieci. Żeby ich zainteresować, jak możesz to przeczytać. Tak, a więc pierwszy wierszyk dla dzieci. Szachy to gra królewska, gdzie duch walki mieszkania. Mieszka. Mieszka. Ale zdarzyła się taka czachownica, na której zła czarownica, ta od Jasia i Małgosi, zaprosiła nieproszonych gości. Chciała zawojować pół świata, pomieszać reguły, mi dać mata. Ruszył król na króla, obejmuje go i przytula. Królewnym różą oczęta, miłość to rzecz święta. Tylko to chłop z chłopem, co będzie potem. Królewnym pocieszyć zamierza białą czarna wieża. Sunie jak konik skacząc przez pionki, przysięga miłość na noce i dzionki. Królewna przez łeb bije, już po niej, już nie żyje. Próbował goniec coś złapać w przelocie, zawisł rozkrokiem na płocie. Konik w te pędy ruszył na ratunek, zgubił kopię i rynsztunek. Tylko falanga pionów idzie do przodu, ufając już tylko samemu Bogu. Dopadają czarownicę w rogu szachowiska, błaga o życie, bo śmierć bliska. Piony to lud prosty, ale sprawiedliwy. Dolała tylko do ognia oliwy. Każdy, kto na świętość rękę podnosi, niech o litość lud nie prosi. Wypędziły do lasu, dały mata, a chciała zawojować pół świata. Bardzo piękny wiersz, który wykorzystamy do naszej nauki gry w szachy dla dzieci, którą już niebawem we wrześniu rozpoczniemy. Ja, wiedząc, że będziemy takie spotkanie, chciałem się z Państwem czymś podzielić. Otóż często słuchamy polityków, słuchamy różnych ludzi, którzy się podają problemy, natomiast nie podają rozwiązania tych problemów. To były czasy głębokiej platformy, wtedy, kiedy rzeczywiście jakby znikła wszelka nadzieja, Polska na kolanach przed Merkel i przed Putinem. Ja wtedy sobie takie zadałem pytanie, co ja mogę zrobić dla ojczyzny. I myślałem całą noc. Miałem takiego kolegę, to tak się właściwie zaczęło. Mówię tak, Witek, zrobimy wycieczkę dzieciom do Kałkowa i niech zobaczą, niech przeżyją trochę naszej historii.
Udało nam się zebrać trochę pieniążków i zadziwił nas fakt, że ludzie bardzo, jak usłyszeli te idei, bardzo chętnie dawali pieniądze. Dzieci pojechały do Kałkowa, no coś tam skorzystały. I to było takie pierwsze działanie z samej chęci. Nie, nawet nie potrzeba było specjalnej organizacji i specjalnej kasy. Wystarczyła normalna chęć. Potem było takie proste działanie. Postanowiliśmy z kolegą uszyć, no może w takie harcerskie działania, największą biało-czerwoną flagę w powiecie radomskim. I uszyliśmy taką flagę z okazji Święta Niepodległości. Rano powiesiliśmy na wieży zamkowej. Ludzie otwierają okna, patrzą, a tam wisi flaga. I to było też coś nieprawdopodobnego. Właściwie panowała komuna, Platforma sprzedawała kraj, o patriotyzmie mówiło się po kątach, a tutaj raptem biało-czerwona flaga. Potem dowiedziałem się, że istnieje takie towarzystwo historyczne. Ja będę opowiadał swoją historię, ale to, co ja robiłem, to można bardzo łatwo powtórzyć w każdej gminie. Powielić gdzie indziej. Tak, bo to, że mamy dzisiaj rząd PiS-u, to nie znaczy, że nie ma nic do pracy. Wręcz przeciwnie. I tam był taki pomysł zbudowania takiej hali w Kałkowie, sali w Kałkowie, męczeństwa i walki niepodległej ziemi łużeckiej, bo ziemia łużecka to jest coś większego jak Kiłża, tam sięgała po Starachowice. Cały koszt tego wynosił około 60 tysięcy. Ja wytłumaczyłem kolegom, że takich pieniędzy nie ma i takiej kasy się nie zbierze społecznie. Założyliśmy stowarzyszenie, zarejestrowaliśmy w sądzie. Burmistrz z mocy prawa co roku ma pewną kwotę na wspieranie inicjatyw pozarządowych. Wystąpiliśmy do burmistrza, dał pieniądze. Jako chyba jedyna gmina mamy w Kałkowie i tam wszystkich chętnie zapraszam, piękną salę zrobioną przez plastyka. I w ten sposób, potem mając flagę, jest rocznica Powstania Warszawskiego. Trochę petard, dwie syreny, przegrodzamy flagą jezdnię. Mamy takie towarzystwo rekonstrukcji, karabiny, hełm, ubraliśmy dzieciaków. No i przyszło pół miasta. No to też w zasadzie bez kasy, a zrobiła się piękna, patriotyczna uroczystość. Teraz ostatnio chciałem się z Państwem podzielić. Otóż ostatnio, jak wszyscy wiecie, mieliśmy stulecie cudu nad Wisłą, więc odwiedzam naszych burmistrzów. Burmistrz jest z polecenia PiS-u. No i pytam się, czy wie pan, co będzie w sobotę? A co? Ja mówię, no stulecie cudu nad Wisłą. A co robicie? A nic. A to może powiesicie flagi. No i powiesili flagi. Natomiast ja ogłosiłem na Facebooku. Burmistrz. Zrobiłem na rynku koncert pieśni legionowych. Burmistrz obiecał, że był. Ja kupiłem piękny wieniec. Właściwie przyszła tylko moja rodzina. Myślałem, że pomnik będzie zawalony kwiatami, ale było sporo ludzi, którzy jednak słuchali. Był kupiony również wieniec dla pana burmistrza, ponieważ się nie zgłosił, więc złożyliśmy ten drugi wieniec przed tym pomnikiem. I to są takie proste działania, które każdy może zrobić. I tutaj nie potrzeba specjalnych środków. I tak zachęcam wszystkich do tego typu działań, bo tak, spotykam się z ludźmi, jest wiele ludzi o poglądach tak zwanych prawicowych. Rozmowa z nimi polega na tym, że oni doskonale wiedzą, dlaczego w Polsce jest źle. Natomiast się pytam, a co robisz? A nic, wiesz, mam rodzinę, mam dzieci. No tak być nie może, no bo to znaczy, co, on jest prawicowy i co, w buzi? Potrzebne jest konkretne działanie. Szachami, natomiast jak się zaczęło z szachami? Bo ja tutaj, Marek mówi, że jestem szachistą, no tam mam czwartą grupę, którą... No zdobyłeś, turnieja. Zdobyłem, ale w szachy nauczył mnie ojciec, tam szachistą specjalnym nie jestem. Ale mam wnuka i moja córka mówi, zrobiłbyś coś, bo mój wnuk cały czas na komputerze. No to zrobiłbyś szachy. No mówię, ale jak zrobić szachy? No nie jestem szachistą. W internet piszę szachy Radom, wyskakujesz ty. No to dzwonię do ciebie. I telefon, tak. Tak. Dzwonię do ciebie, zrobiłem ogłoszenie w bibliotece, zgłosiło coś tam się 15 osób. Przyjechałeś, zrobiłeś jedną lekcję, drugą lekcję. Potem trochę to się rozpadło, ale okazało się, że w gminie Jóża jest
Rysiek, jak on ma na imię? Kaliński, Ryszard Kaliński. On wygrał z Bronsteinem. Z Bronsteinem, Dawidem, tak, który niemalże został mistrzem świata. Mistrzem świata. Bo był tu w tak, i on ma kategorię 2+. Jak on usłyszał o tej inicjatywie, to zaczęliśmy razem prowadzić szkółkę szachową. I przeszkodziła nam ta epidemia, natomiast to szło całkiem nieźle, ponieważ były mistrzostwa szkół, które organizowałeś dla dzieciaków. Dla dzieci, tak. Tak, w tamtym roku. I nasza szkoła zdobyła 3. miejsce. No, w Wiłczy się tylko o tym mówiło. No, dzieciaki ze szkół Kira-Pałaźnicka zdobyły 3. miejsce. No, było te 3. miejsce, jakie było, no, ale było. Ale puchar były, medale były. Tak? Ale puchar dzieci był. Cieszą się dalej jeszcze. I tutaj, o ile do Kałkowa, to jest potrzebny był zarejestrowane stowarzyszenie, żeby formalnie wystąpić. Natomiast szachy, ponieważ zdobyliśmy 3. miejsce, ponieważ sporo ludzi chodzi, ponieważ wprowadzono szachy do szkół i jest to jakby modne. Więc ja poszedłem do burmistrza i powiedziałem, potrzeba mi 6 szachownic, 6 zegarów i tak dalej, no bo ja robię szacha, to jest na pożyczonym sprzęcie. Jak pan tego nie zrobi, to ogłoszę w Facebooku. No i pan burmistrz kupił szachy. Także znowu sukces. Mamy te szachy. Szkółka się jakby rozwija. No w tej chwili jest ta epidemia, ale myślę, że po tej epidemii to się znowu jakoś rozwinie. No i jest działanie. Dlatego mam taki apel do tych wszystkich prawicowców, którzy w buzie mają samą prawicę. Nie wystarczy rozmawiać. No to trzeba po prostu no, wziąć się do pracy. Ponieważ jestem po wyższych studiach, także zdarzyło, to nie segreguję ludzi na takich. Udzielam korepetycji bezpłatnie. Okazało się, że jest to nielegalne, mogę zapłacić karę w Urzędzie Skarbowym. W związku z tym zarejestrowałem się w urzędzie jako wolontariusz. A przy okazji zapytałem, ilu jest wolontariuszy w Jurzy, którzy udzielają korepetycje. Byłem ja i jeszcze jakaś pani, nikogo więcej. Większość nauczycieli siedzi na emeryturze. I jest to przykre, no bo ja zupełnie mam do tego inne podejście. Nieraz powtarzam, znaczy moja córka mówi tak, tata, za każdy dobroczynek dla tego narodu czeka cię zasłużona kara. Natomiast ja mówię tak, że ważne jest to, co się robi, za co nie płacą. Bo jeżeli ci płacą pensję, no to robisz to za pieniądze. Za pieniądze, tak. No i robię tego typu rzeczy. A jak masz jakieś pytanko? No właśnie, to opowiedz mi może jeszcze taką ciekawą historię opowiadałeś o Płocku, o takiej babci, która prawda jest... No jak się spotkaliśmy parę tygodni temu. Jakiej babci? Kogoś z rodziny, takiej pani, która wzięła ślub i w tym dniu... Ale to, no jest, to jest historia mojej babci. To jest bardzo ciekawa, romantyczna, uważam. Ja miałem wspaniałe babcie i teraz to jest taka historia, którą na pewno państwo macie w swoich rodzinach i przeżywacie takie historie. I miałem obydwie babcie wspaniałe. Nawet historia drugiej babci jest jeszcze bardziej wspaniała. Historia mojego dziadka, który był w zarządzie krajowym krakowskim PSL-u. Tam współpracował, jak się nazywa ten główny PSL-owiec przedwojenną? Wicenty Witos. Premier zresztą rządu. Tak. Natomiast moja babcia była ziemianką. I ona zakochała, to była historia, którą opowiadałem w szkole z okazji Dnia Walentego. I tam się te dziewczynki wszystkie popłakały. Moja babcia była ziemianką, zakochała się w urzędniku w Radomiu. Oczywiście to był mezalians i rodzina powiedziała nie. Ale babcia powiedziała tak. Ślub był piękny, wystawny i pan młody umiera w czasie ślubu. Babcia w tej sukni ślubnej idzie na cmentarz, siedzi prawie tydzień, nie je, nie pije. Ale doszła do siebie i założyli jej rodzice, ponieważ nie chciała wracać na ziemiaństwo, założyli jej rodzice największą taką pracownię krawiecką, to była słynna pracownia krawiecka i w tej pracowni zatrudniła mojego dziadka. Mojego dziadka. I dziadek był wspaniałą osobą, natomiast był upośledzony przez los, bo był bardzo
garbaty. I dziadek szył na maszynie, i to znam z opowieści rodzinnych, dziadek szyje tak na maszynie, bo ja pamiętam, że on nie mógł podnieść głowy. Babcia nad nim staje i mówi, zostaniesz moim mężem. Dziadek spojrzał na babcię i mówi, raczy pani, jaśnie pani raczy żartować. I został mężem mojej babci. To był, moja babcia nazywała się Kapuściński po dziadku. No i mieli wspaniałe pięcioro dzieci. Moja mama mówi, że takiej miłości i czegoś takiego, jak było u nich w domu rodzinnym, to ona nie przeżyła. Potem jej najmłodszy syn zginął, brat zginął w Powstaniu Warszawskim, zdobywając małą pasę przestrzeloną szyją. No to jest w ogóle cała historia. Ta historia ma jeszcze dalszy ciąg, ale to tak jestem skażony trochę ziemiaństwem po babci. I dalej na ziemi pracujesz, tak? I dalej pracuję na ziemi. Tak. No. Właśnie ta historia też mnie wzruszyła, jak opowiadałeś mi. I w tym momencie, kiedy skończyłeś opowieści, to powiedziałem, dobra, z tobą robię program tu dzisiaj w telewizji. I właśnie mamy tutaj Rafała gościem, który ponownie opowiada tę całą historię. Bardzo romantyczną zresztą. A dziadek? I to też jest połączone z patriotyzmem, prawda? No właśnie. Wychowanie patriotyczne. Mój dziadek dzieci. Był podoficerem carskim. I powiem pokrótce, przybijał się do Polski, tam rok stracił na Białorusi, miał jakąś tam kobietę, z którą miał jakieś dzieci, ale nic o tym nie wiadomo. I potem trafił do obozu przejściowego, natomiast na polu walki on zdobył, w płaszczu miał mnóstwo zaszytego złota. I w tym obozie przejściowym były bardzo ciężkie warunki, ci Polacy umierali na tyfus z głodu i dziadek ratował ich tym złotem. No i sporo Polaków zostało wyratowanych i po mojego dziadka powiedział, mieszkam tu i tu, przyjechała babcia, powiedziała, to jest mój mąż. No i dziadek pojechał tu w Pomorzanach, potem został posłem i potem buntował chłopów do strajku, bo to były pierwsze strajki chłopskie. Stał na beczce i powiedział, że chłop ma takie prawa, że to ja robię to samo w Solidarności, żeby nie dawać, nie wozić jedzenia na wieś. Przyjechali policjanci mundurowi, złapali, wsadzili go do radomskiego więzienia, dostał parę batów i potem go prowadzą przed sąd. Sędzia podnosi oczy, mówi, Ignac, to ty? Tak. Temu sędziemu mój dziadek uratował życie w obozie przejściowym. To są nieprawdopodobne historie. Dziwne przypadki, tak? Ale myślę, że gdyby ktoś opowiadał o swojej rodzinie, no to znalazłby, bo to przecież każdy ma jakąś ofiarę w tej rodzinie, prawda? No, tak, na pewno tak. No i teraz a propos tego złożenia wieńców z okazji stulecia cudu nad Wisłą. Otóż ja myślałem, że pomnik będzie zasypany kwiatami, bo ja to ogłosiłem na Facebooku, mnóstwo osób przeczytało, ale ludzie myśleli, że jak kwiaty do kwiaty, ktoś przyjdzie, złoży. Okazuje się, że złożyła moja rodzina, a ja z moimi wnukami. I mój wnuk jako jedyny harcerz, w pięknym wirze, ale z Radomia, bo to jest ten Zawiszaków, ten skaut. Więc mówię to potem do Stasia, a widzisz, Stasiu, życiem trzeba się bawić, jednocześnie wydźwięk patriotyczny i wielka frajda, zobacz. Całe miasto patrzyło, jak my żeśmy składali kwiaty. No mówię, no takie miasto, no co poradzisz, no. Trzeba wiele wysiłku, żeby jednak ten patriotyzm zaszczepiać. No, to nie jest jakaś zła wola, no ludzie dalej w pewien sposób sobie myślą. Tak. Ale to trzeba po prostu powoli zmieniać. No nagadałem się. No a powiedz coś na temat książek, które opisałeś tutaj, napisałeś, wydałeś, jak to znaczy, robisz, dla kogo te nie, książki nie, nie, są? Nie chcę tych książek, ja się piszę wiersze, zdobyłem tam nagrodę na konkursie leśmianowskim, napisałem drugą część Małego Księcia w postaci mała księżniczka. Dla dzieci. Jest jakaś sprzedaż, mam swoich już czytelników i ostatnio wydałem strukturę istnienia. Tutaj są wspomnienia mojej mamy z Powstania Warszawskiego. Natomiast co charakteryzuje te książki? Te książki są duchowo-prawicowe, czyli prawicowe rodzina, miłość, tak jak to Pan Bóg stworzył. Bez żadnych tych. Czy te książki można kupić w księgarniach? Te czy książki, zamówić? No nie, no można kupić w księgarniach internetowym. Nowa RS, Rafał Wzięty przysyłają. Aha, w tej chwili będzie moja trzecia książka, a piszę w tej chwili
czwartą. Te książki piszę w zasadzie od, nie pamiętam od kiedy, pisałem różne rzeczy do szuflady. Namówił mi kolega do wydania. Okazało się, że Novares po wydaniu takiej książki wysyła to do różnych agencji czytelniczych. I tam jest punktacja od 6 do 1 punkta. Ja miałem między 5 a 6, czyli arcydzieło wybitne. No to nie jest to arcydzieło, ani nie jest to wybitne. No mówię, że ci, co się trochę zdają, tak to ocenili. To jest miłe, no nie przekłada się to jakby na specjalną czytelnictwo, ale jest satysfakcja po prostu. No. A teraz porozmawiamy jeszcze coś o historii, czasach zamierzchłych, powiedzmy. O Zygmuncie III Waza, hołdy różne, ruskie i tak dalej. Hołdem, to ja ci opowiadałem, to proszę Państwa, to jest, ale to jest coś nieprawdopodobnego. W 2010 roku było 400-lecie bitwy pod Kuszynem. Ja idę tak, idę do burmistrza. Burmistrz był z PSL-u, nawet nie było rozmowy. Napisałem całą inscenizację dla młodzieży, którą można było przedstawić na sali gimnastycznej. Idę do dyrektora. Dyrektor na mnie spojrzał, popatrzył w lewo, w prawo, czego burmistrz się podsłuchuje. Nie było rozmowy. Żadnej. Więc idę do księdza. No ksiądz powiedział uczciwie, słuchajcie Państwo. Jest to sprawa trochę polityczna. Ja rozumiem Kościół, bo Kościół żyje dobrze z każdą władzą. Ja to rozumiem i bardzo dobrze, że żyje. Dzięki temu istnieje Kościół, bo to jest taka filozofia. Natomiast ksiądz powiedział tak, że w porządku, ale ja też wam stawiam jeden warunek. Jeżeli znajdziecie księdza, który ze mną będzie koncelebrował mszę i dacie mu to, to ja mu pozwolę, ją to przeczyta. I wyobraźcie sobie Państwo, że takiego księdza znajdujemy. Na mszy, bo to z okazji jakiejś, jest śmietanka posłów z Platformy i z PSL-u. I ten starutenki ksiądz, pamiętam taki siwy, mówi tak. O hołdzie pruskim to wyżeście słyszeli, ale o ruskim to nie macie pojęcia. I wziął im to wszystko, przeczytał. A czy nie wszystko, bo on tam miał zrobiony konspekt. Miałem niesamowitą frajdę. Po pierwsze, obchody były obchodzone. Po drugie, poszło to w świat, ludzie to komentowali. Po trzecie, ktoś zauważy w Iłży, no jest ktoś, kto się po prostu nie boi. Ale pytam się, czego się było bać? Przecież... To są dokumenty, to są fakty. Ale nie, ale w Warszawie w czasie okupacji mama mi mówiła, codziennie 200 osób było w łapankach wywożonych nie wiadomo gdzie. Teraz odkryto, że był tak zwany obóz warszawski. Zginęło tak. 200 tysięcy osób na terenie Gęsiówki. Było. Jeszcze w latach 60. były urządzenia do gazowania. Tam wisi jakaś tabliczka jakaś. Jan Paweł II i Gronkiewicz Walc wkopali kamień węgielny i cisza. I nikt się o to nie upomina. Zginęło 200 tysięcy Polaków zamordowanych, rozebranych, wrzuconych do pieca. Ja podejrzewam, że to jest tak, ponieważ Holokaust jest zawłaszczony przez Żydów, więc jak to Polacy mieli Holokaust? No to było to ludobójstwo, no nazwijmy to jak było, ale było. I ja domagam się i mówię o tym tutaj celowo, no może ktoś usłyszy z Warszawy, że jest taka sytuacja. No, nie tylko z Warszawy, no, poza granicami Polski na pewno ludzie słyszą, bo też mamy takich substancji. No to o tym koniecznie trzeba pamiętać. I teraz ja bym Państwu przeczytał, bo ja zbierając informacje na temat bitwy pod Kuszynem, przeczytam coś znanego, ale na koniec coś niesamowitego. Zdobyto złotą buławę głównodowodzącego i wielki sztandar armii rosyjskiej. Po zajęciu Moskwy do niewoli dostał się Dymitr Szujski i jego brat, car Rosji. W 1611 roku na wspólnym posiedzeniu Sejmu i Senatu Najjaśniejszej Rzeczpospolitej car i jego brat przyrzekli w imieniu Rosji i cerkwi, że nigdy nie najadą Polski, całując, bijąc głową o ziemię. 29 października w roku 1611 na Zamku Królewskim w obecności gości z całej Europy powtórzyli na klęczkach przed Zygmuntem III Wazą. To było wydarzenie bez precedensu. I teraz jest obraz Matejki, który leży w kazamatach Muzeum Narodowego, w ogóle jest niewystawiany, więc też się pytam. Dlaczego? No dlaczego? Prawda? Komu to przeszkadza, tak? I teraz wystawić jak, go. Jakim to moralnym obciążeniem
była dla Rosji ta przysięga, to przeczytam Państwu, co było dalej. W roku 1635 przybyło do Warszawy poselstwo rosyjskie, które pod arkami obietnicami wykupiło od króla szczątki rodziny królewskiej. Bo ci carowie umarli, zostali pochowani w świątyni tam carskiej. Na terenie Polski. Na terenie Polski. W roku 1647 Rosjanie zażądali zburzenia kaplicy moskiewskiej. W roku 1649 wypędzenie Polaków z Moskwy staje się świętem narodowym, a w 1678 roku Rosjanie domagają się wydania dwóch płócień Zamku Królewskiego, obrażających im zdaniem carski majestat. Chodziło o dzieła Tomasza Dombelli, przedstawiających hołd ruski. I coś, co nie wiedzą, i proszę Państwa, coś, o czym nie wiedzą nawet ci, co prowadzają wycieczki po Warszawie. Wyborcy zniszczyli wszystkie możliwe dokumenty tej hańby. Bo car wymienił, no przyrzekł, że nigdy nie napadnie Polski, no to była jednak przysięga. I teraz o chlubie polskiej dyplomacji oręża pamięta jeszcze kolumna Zygmunta, gdzie na tablicy zawieszonej w roku 1644 po zachodniej stronie cokołu można przeczytać łacińską inskrypcję. Ta inskrypcja jest do dzisiaj. Prawdopodobnie mało kto o niej wie. Zygmunt III, na mocy wolnej elekcji król Polski, z tytułu dziedziczenia następstwa i prawa król Szwecji, w umiłowaniu pokoju sławie pierwszym między królami, w wojnie i zwycięstwach nie ustępujący nikomu, wziął do niewoli wodzów moskiewskich, stolice i ziemie moskiewskie zdobył, wojska rozgromił, odzyskał Smoleńsk. Złamał pod Chocimiem potęgę turecką. Panował przez 44 lata, w szeregu 44 król dorównał chwale wszystkim i przejął ją całą. Teraz mam taką refleksję. Część może młodzieży głosowała na Trzaskowskiego, właściwie głosowała, została zgermanizowana, otumaniona. I nasz premier zapowiedział stworzenie funduszu patriotycznego. I myślę, że taka inscenizacja to powinna być w każdej szkole odegrana. Tylko istnieje problem, jeżeli ten fundusz trafi w ręce nauczycieli, to ja podejrzewam, że on nie spełni swojej roli. No, są nauczyciele dobrze, ale prawdopodobnie zostanie to jakoś tam, rozumiem, nie wiem, no, trzeba trochę inaczej to pomyśleć, ale to już są jakieś tam moje pomysły na ten temat. Trzeba zaprosić szerszą ilość osób do realizacji no, trzeba na ten temat dyskutować, trzeba po prostu wykształcić, tak jak oni kształcą bojówki Sorosza, to trzeba wykształcić patriotyczne bojówki. W cudzysłowie prawie oczywiście. Nie do walenia, ale do walki o prawdę, słowem. Duchowe bojówki, tak. Tak, tak, żeby to na tym to polega, bo nie zrobi tego osoba, która a jak się władza zmieni, no to co będzie? No to na tego nie zrobi. Te pieniądze będą stracone. Myślę, że premier o tym wie. No to jeżeli chodzi o Kłuszyn, to ja od kilku lat organizuję takie turnieje szachowe z okazji kolejnych rocznic bitwy pod Kłuszynem. I opowiadam dzieciom, bo to przeważnie w szkole organizuję, opowiadam dzieciom, dlaczego był Kłuszyn, jakie są konsekwencje, co spowodowało te walki, powiedzmy. I dzieci są zainteresowane takimi zagadnieniami. I teraz we wrześniu też będę miał taki turniej, tylko to będzie nie w sali szkolnej, tylko w internecie na stronie, na portalu liczes.org. No, nasz turniej jagielloński też się zaczyna pieśnią Bogu Rodzica. Bogu Rodzica był, tak. Także to jest patriotyczny, przewala się, przechodzi, no, kolokwialnie powiedziałem, przechodzi sporo młodzieży. Teraz nawiązałem kontakt z panią plastyczką, ponieważ Iłża słynie z ceramiki, więc ona nam robi piękne, no nie przyniosłem, piękne medale z gliny. Z orłem jagiellońskim. Jeden mam. Tak, ona to robi ręcznie, ale tak było mi jej żal, że mówię, słuchaj Agnieszku, no ja zamówię formę. Nie będziesz tak się męczyła, zamówię formę i ona w tej chwili tych medali będziemy mieć multum, także w następnym tym turnieju może coś się, no, może coś pokażemy. No, no to tak podsumowując, ja nie mówię Państwu tego, że ja się, no trochę jest, że to wygląda, jakby się chwalił. Chodzi o to, że każdy w gminie może zrobić coś takiego. Każdy. I to się potem przekłada na naszą pamięć, bo
Bo pamiętajmy o tym, jest taka teoria struktur, bo tutaj politycy mówią, Rosja ma złe zamiary, Niemcy. No, spójrzmy na teorię struktur. Polska jest małą strukturą, są dwie duże struktury. Jeżeli przeczytacie Państwo o teorię struktur, to zawsze jest tak, że dwie duże struktury się łączą, żeby zniszczyć mniejszą. Mniejszą. I teraz w tej małej strukturze polskiej są trzy siły. Są patrioci, którzy chcą strukturę utrzymać. Są, którzy chcą do Niemiec, są, którzy do Rosji. Ja ich nazywam po prostu zdrajcami. Ale oni jakby w dobrej wierze, bo to działa niezależnie od tego, czy nam się podoba, czy nie. Tak to działa. I teraz mamy bardzo dobry moment w historii, bo włączyła się czwarta potężna struktura, która walczy z tymi dwoma strukturami. I teraz opiera się o Polskę. Oczywiście, jak pokona tamte dwa, to nas zagarnie. Ale jest w historii struktur takie prawo, że jak struktura jest za duża, rozpada się na kawałki. Czyli jesteśmy w pewnej fazie walki struktury i tak to należy tłumaczyć. Myślę, że ci analitycy, którzy doradzają w polityce zagranicznej, no tymi kategoriami, bo to nie ma jakiejś miłości między narodami. Jest twarda. Biznes, jest, tylko i wyłącznie biznes. Tak, ale również takie prawa, no struktura się rozpycha się, prawda, no, z mocy prawa. Działa to w biologii, działa to w chemii, działa to w fizyce. No, to są ogólne prawa. Większy pożera mniejszego. Tak. Silniejszy, słabszego. Także nie możemy dać się zniszczyć. Zjeść. Trzeba coś robić. No, wiadomo, że większość Polaków nie ma pieniędzy, nie ma kapitału, ale mamy swój czas, który możemy przeznaczyć na co? Na oglądanie telewizji, seriali, ewentualnie na jakieś konkretne działanie. Można zorganizować coś dla dzieci, tak jak tutaj Rafał, można zorganizować wycieczkę, jakiś pokaz, powiedzmy, patriotyczny, jakąś wieczornicę, powiedzmy, zaprosić jakąś osobę, czy to na osiedlu, czy do szkoły i przedstawiać dzieciom te wszystkie historie patriotyczne. Opowiadać, jak to było kiedyś, jak jest teraz, powiedzmy, prawda? Ja też opowiadałem ci, jak zrobiłem takie spotkanie, a to już mówiłem chyba, ale ja zrobiłem takie spotkanie w szkole z dzieciakami z liceum z okazji walentynek. Dwie godziny rozmawiałem i to dyrektor mi pozwolił, bo byłem kiedyś burmistrzem. Rozmawiałem z dzieciakami o miłości po prostu. O miłości do mamy, do ojca, do chłopaka, do ojczyzny. To była... Mówi się, że nasza młodzież jest... Nie, nasza młodzież jest wspaniała. Oni, tylko trzeba dotrzeć do tej młodzieży. Oni w pewnym momencie spojrzeli na mnie i pomyśleli tak, no jakiś były burmistrz przychodzi się mądrzyć, ale ja po pierwsze usiadłem spokojnie i pozwoliłem im mówić. I zacząłem potakiwać. No tak, mówię, masz rację, tak, to rzeczywiście tak to działa. Ale wiesz, ale rozważy taką sytuację. No i w pewnym momencie zorientowali się, że ja przyszedłem tutaj po prostu z nimi pogadać. A stąd wniosek następujący. W szkole ich uczę, ale nie gadają z nimi po prostu. Wiesz, program realizuje, więcej. No ja nie chcę krytykować się nauczyciele, no ale dobrze, żeby taka właśnie jakaś świeża krew. Tak jak ci genderowcy się wpraszają. Mam apel do ludzi z prawicy. Wpraszajcie się na lekcje wychowania do szkół. Tak. I opowiadajcie o historii. Przecież nikt wam tego nie zabroni. Jeżeli, tym bardziej, że jeżeli powiat jest prawicowy, to jaki problem? Lekcja wychowawcza. Przy okazji szachów opowiedzieć o walce, o historii, o bitwie pod Kuszynem. Przecież to jest proste, tylko ktoś to musi zrobić, tak? I ktoś musi znać pewne zagadnienia. Jak na razie dwóch wariatów od szachu. Coś robi tam. Na razie, tak. Może dołączą następni jeszcze. No i Andrzej Poneta, który dzięki Andrzejowi jesteśmy tutaj, rozmawiamy właśnie. Od kilku miesięcy robimy te programy szachowe. Ja wiem, że mam coraz większą grupę osób, na które mogę liczyć po prostu. Jak mówię tak, Witek będzie zrobione, Witek mówi, będzie zrobione. No więc wiesz... Ja bym sam tego nie ogarnął. No. Mamy taką najwspanialszą grupę rekonstrukcyjną Sławka Orawca. Chciałem, żeby służył tutaj z okazji stulecia cudu, ale on pojechał do Warszawy i brał udział w tym przedstawieniu. Bo tam zarobił kupę kasy, no fajnie, mają te mundury. I on mówił, że był kiedyś, no to jest coś niesamowitego. No ja to opowiadałem w klasie dzieciakom. Był we Francji. I zaczął mówić o armii Hallera. I mówię, że armia Hallera, żołnierze z całego świata przyjeżdżają na pomoc. I tam jakiś młody Francuz mówi tak. Czy pan jakieś bajki opowiada?
Przecież w Ameryce mieli wszystko przyjechane do Polski, żeby ginąć. A Sławek mówi tak, wie pan, bo u nas jest taki zwyczaj. Jak nam mordują kobiety i dzieci, to biegniemy i bronić. Nie wiem, jak jest we Francji, no, w Polsce to jest. Pamiętajcie, że to jest budujące, bo jednak większość Polaków tak myśli, no to jest fajne, ale jest ta jakaś tam, nie lubię narzekać, no, ale trzeba po prostu robić swoje i tyle. No, mam nadzieję, że będzie dobrze. Wszystko wskazuje na to, że będzie dobrze. Tak, właśnie tutaj powiedziałeś o armii generała Hallera, Błękitnej Armii. Natomiast w poprzedniej audycji, w poprzednim programie była taka wypowiedź pewnej osoby, a co? Dowbormuszczycki generał. I właśnie zajrzałem do internetu, do Wikipedii, przeczytałem bardzo ciekawą rzecz. Mianowicie, że podczas powstania wielkopolskiego on został wyznaczony dowódcę wojsk powstańczych. I pierwsze co zrobił, to zorganizował pobór do armii. Zorganizował ponad 100-tysięczną armię. Pobór obejmował 11 roczników. I dzięki między innymi temu wygraliśmy to powstanie. No bez armii to niestety ciężko walczyć z regularną walką, prawda? Z regularną armią. Natomiast jest ciekawy temat, mianowicie Dowbormuszczycki urodził się pod Sandomierzem, natomiast tu rozpoczął w Radomiu naukę w gimnazjum. Potem wyjechał do Rosji, te wszystkie szkoły skończył i żeby awansował, ale żeby skończyć tą najwyższą szkołę wojskową, to musiał zmienić konwersję dokonać z katolicyzmu na kalwinizm, protestantyzm. Inaczej by nie został przyjęty do akademii. W przeciwieństwie do generała Tadeusza Jordan Rozwadowskiego, który właśnie w Wiedniu skończył bez konwersji, prawda? I co ciekawe. Czy duchowo został katolikiem, a pro forma zdaje, tak, nie wiadomo. Musiał, inaczej by nie mógł awansować. I on tu zorganizował korpus, armię właśnie, zajął Bobrujsk, ale potem musiał pod wpływem decyzji niemieckiej, musiał rozbroić się i udać się. A tu w Radomiu mieszkał Kazimierz Prokulski, który w tej armii był pułkownikiem. I Kazimierz Prokulski był architektem, skończył akademię w Odessie i jest uznawany jako budowniczy Radomia, bo zaprojektował różne pomniki, różne kościoły, zaprojektował fabrykę broni i właśnie między innymi jest jeden taki turniej poświęcony Kazimierzowi Prokulskiemu. Także tu staramy też się wykorzystywać różne takie ciekawe wydarzenia, bardzo ważne w dziejach narodu polskiego, typu bitwa pod Kuszynem, pod Orszą, pod Wiedniem. Różne takie upamiętniamy również takie historie jak Katyń, zabójstwo naszych oficerów w Katyniu. Również będziemy czcić w jednym z turniejów ofiary agresji wrześniowej. Były dwie agresje, 1 września, 17 września, o tym się nie mówi, a powinniśmy mówić i powinniśmy więcej mówić na te tematy, prawda? I co jeszcze, Rafale? Powiedz ciekawego. Jakie twoje następne plany są jeszcze? Książki, wiersze dla dzieci, dla dorosłych? Znaczy w tej chwili Dom Kultury kupił jakiś tam sprzęt i będzie nagrywał moje wiersze dla dzieci. To puści się chyba w YouTubie. I to będzie tak. W ogóle powiem Państwu, że Jubrza jest takim małym miasteczkiem, ma bardzo długą ulicę, a warto o jednej osobie wspomnieć. Otóż to Państwo zobaczycie do internetu. Jestem zestresowany, jak on ma na imię Jastalski, Norbert Jastalski. Proszę zobaczyć. Otóż na Śląsku wydarzyła się katastrofa i tam zawalił się ten obiekt na Gołębie, na Gołębiarzu, tak, prawda? I tam kilkanaście lat temu. Tak, i tam jest pomnik. I ten pomnik jest zaprojektowany i zrobiony przez Norberta Jastalskiego. Jest pomnik Chopina chyba w Paragwaju. To jest zaprojektowany przez pana Norberta Jastalskiego. Był ostatnim nauczycielem jednego z największych polskich rzeźbiarzy. Ja nie chcę przekręcić nazwiska, więc nie powiem. No, w tej chwili, ja mogę powiedzieć Norbert, no, robi naturalne wielkości Piłsudskiego. Jest takie zdjęcie, jak Piłsudski siedzi otoczony rodziną i dziećmi.
i nie robi go jako wodza, tylko robi go jako ojca rodziny. I wodza. I ten będzie stał w szkole podstawowej na samym wejściu, bo szkoła też jest imienia Piłsudskiego. Józefa Piłsudskiego. Także warto Norbercie powiedzieć, maluje pięknie na tam, jak każdy artysta, także często tam jestem u niego, często rozmawiamy o sztuce. I ta moja nowa książka, która wyjdzie, to tam 30 stron będzie o Norbercie, o tych naszych spotkaniach i o takich rozmowach. Ta rozmowa z Norbertem polega na tym, że siedzimy i on nic nie mówi, ja nic nie mówię, on mi pokazuje, a widzisz to? A ja mówię, no widzę. Patrzysz, ale nie widzisz. No widzę, no ale wiesz co to? No. I on dopiero mi tłumaczy, wiesz, to jest podpis Leśmiana, a ja tylko dołożyłem kreskę. Widzisz? A ja mówię, no rzeczywiście, mówię, 77-lecie śmierci Leśmiana. Zrobiłeś z jego podpisu. Mówię, no fenomenalnie, nie? Czyli trzeba mieć pomysł ciekawy. Tak, i on jest wysokiej klasy artystą, także pozdrawiam Norberta. Chyba to obejrzy w całości, nie będzie mi przeciwko. No, powiedziałem o tym Piłsudskim, ale to cała Jóża wie, no to tam żaden problem. Dobrze, czyli reasumując, zachęcamy wszystkie osoby, które mają trochę czasu wolnego, żeby zaczęli wychować dzieci, organizować dla nich jakieś ciekawe wydarzenia, turnieje szachowe, warcabowe, gry w piłkę nożną, malowanie kredą na przykład na chodniku, bo dzieci muszą mieć jakąś osobę, która im to zorganizuje. Dobrze. Dziękuję serdecznie Państwu za wysłuchanie, za obejrzenie. Dziękuję Ci, Rafale, że przybyłeś do naszego studia. Mam nadzieję, że niebawem będziemy Ci jeszcze gościć. No, nie wiem, zobaczymy. I zapraszam 1 września na spotkanie z Grzegorzem Adaszewskim, temat szachy japońskie. Dziękuję serdecznie. Do widzenia Państwu.